Ponad 200 cebulek kwiatów zasadzili uczniowie podczas akcji Pola Nadziei w Wałbrzyskim Hospicjum Stacjonarnym. Żółte żonkile zakwitną przy placówce już po raz siódmy, dając chorym wytchnienie i otuchę. Wzorem lat ubiegłych w akcję hospicjum włączyli się uczniowie wałbrzyskich szkół, przedszkolaki oraz podopieczni domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie około 250 osób wzięło udział w sadzeniu żółtych żonkili. Zanim jednak przystąpiono do głównego punktu programu, przygotowano mały program artystyczny dla podopiecznych placówki. Żonkile posadzono na specjalnie przygotowanym skwerze w kształcie serca. Tam po zakwitnięciu na wiosnę cieszyć będą oczy przebywających w hospicjum. Tutaj każdy z chorych ma możliwość podziwiania tych kwiatów, które rzeczywiście niosą w sobie tyle optymizmu. I zawsze się pytają ci chorzy, co, jak to pięknie, skąd to tyle się tu wzięło. I my wtedy tłumaczymy, że to dzięki temu, że taki kontakt utrzymujemy z dziećmi, z młodzieżą. Przez okres od jesieni do wiosny w wałbrzyskich szkołach prowadzone są zajęcia, w których pracownicy hospicjum tłumaczą ideę funkcjonowania placówki. Wielu uczniów angażuje się w wolontariat oraz bierze udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Uważam, że to jest naprawdę słuszna sprawa, ponieważ ludzie, którzy leżą w hospicjach, często tracą tak jakby szczęście, a myślę, że właśnie takie akcje tego typu sprawiają, że jednak to wywołuje u nich radość i to jest chyba dobry pomysł. Oprócz młodzieży oraz dzieci zaproszonych do hospicjum w wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele władz miasta, duchowieństwa oraz grono pedagogiczne szkół. Podczas sadzenia żonkili obecny był także komisarz Kruk, maskotka Wałbrzyskiej Straży Miejskiej.